Cześć, dzień dobry, ja jestem Czarny Pan, a to jest drugi odcinek trzeciego sezonu nierealnej serii w grze Farming Simulator 22. Dzisiaj zaczynamy sobie tutaj od zwiezienia maszyny, czyli dokładniej tej przyczepki. Raczej nie będzie mi ona dzisiaj zbytnio potrzebna, więc zostawię ją sobie tutaj pod wiatą. Ojojojojojojoj, się wrąbałem w słupa, a pojadę sobie do sklepu. A na samym początku tego odcinka mam dla was ważny komunikat. Ponad 60% widzów nie zostawiło jeszcze subskrypcji pod tym filmem, więc jeżeli jeszcze nie masz tutaj suba z dzwoneczkiem zostawionego, to rób to w tej chwili, albo wyłączaj ten film i nigdy do mnie więcej nie wracaj. No dobra, mam nadzieję, że suba z dzwoneczkiem już zostawiłeś i mam oczywiście nadzieję, że pobijemy tutaj ilość łapek w górę, więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś albo się wahasz, to zostawiaj łapkę w górę, a my lecimy już do sklepu. Jak widzisz, mam kawałeczek do przejechania, naprawdę piękny traktor, ale zasuwam nim prawie 150, a już nawet ponad 150 km na godzinę, ponieważ dzisiaj zamierzam przetestować dla was taką oto piękną prasę, która już gdzieś tam się wyłania. Mamy ją, zróbmy sobie drift, bo oczywiście to jest najfajniejsze, co można zrobić traktorem. Drift przy 150 km na godzinę. Lecimy sobie w takim razie po maszynkę. Oto i ona. Kupiłem ją w poprzednim odcinku. Właściwie może nie tyle kupiłem w poprzednim, co w poprzednim wam ją pokazywałem, bo ja już ją miałem kupioną wcześniej. Natomiast teraz będę jej używał. Jest to oczywiście nierealna maszynka. Dlaczego nierealna? Zaraz wam to zaprezentuję. Tylko chodźmy do sklepu. Oczywiście link powinniście znaleźć w opisie i wszystkie linki dotyczą peceta. Lecimy w takim razie z tą maszynką. Tutaj mamy takie coś, co może jechać 85 km na godzinę i robić gigantyczne bele. Nie ma tego tutaj napisanego, ale ta prasa marki Massey Ferguson będzie w stanie zrobić bele o pojemności 50 tysięcy litrów. Czy wy to słyszycie? 50 tysięcy litrów, ale tylko wtedy, kiedy rozmiar beli będzie ustawiony na największy. Limit prędkości 85 km na godzinę, czyli stosunkowo szybko powinna sobie ta prasa zasuwać po polu. Lecimy teraz, ostry zakręt w lewo, oczywiście. Wow! Czy wy to widzieliście? Ja przeleciałem w jakiś magiczny sposób przez tego słupa. Mam wrażenie, że po prostu przez niego przeniknąłem. Możecie sobie odtworzyć to jeszcze raz, jeżeli tego nie widzieliście. No ale wracamy teraz, ponieważ będę chciał zrobić dzisiaj troszkę beli. Potem zamierzam je zebrać i być może sprzedać. A co do tego zboża, to podsunęliście mi naprawdę kilka fajnych pomysłów i zostaną one również zrealizowane. Ale zanim będę realizował pomysły zbożowe, no to na razie puszczamy sobie i lecimy robić prasowanie. Czekajcie, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. To miało być 50 tysięcy litrów, a nie tak mało. No zaraz, zaraz, coś tu jest ewidentnie nie tak, moi drodzy. Czekajcie, w ogóle mi się to nie podoba. Ta prasa miała 50 tysięcy litrów mieć pojemności. Jak testowałem ją przed odcinkiem, to tak właśnie było, a tu się okazuje, że jednak mamy coś innego. No nic, wychodzi na to, że jednak będę musiał posiłkować się w takim razie. Okej, będę musiał się posiłkować w takim razie normalnymi belkami. No ale dobrze, no zrobimy sobie normalne belki. Nie wiem zupełnie, dlaczego tak się stało, bo testowałem sobie przed odcinkiem, no ale to nic, nie przeszkadza mi to w gruncie rzeczy w zupełności, po prostu tych belek będzie więcej. Swoją drogą, nierealizm możecie zauważyć, ponieważ jest zdecydowanie zwiększony tutaj, można powiedzieć, trigger i bele, jak widzicie, powstają też z szerszej takiej jakby przestrzeni, tak? Ta prasa zachowuje się tak, jakby miała jeszcze w sobie zgrabiarkę, także bardzo fajna maszynka. No i oczywiście jedziemy bardzo, bardzo szybko. Teraz troszkę musiałem zwolnić, 36 km na godzinę, ale powiem wam, że zaskoczyło mnie to, ponieważ dosłownie przed odcinkiem testowałem właśnie tę prasę i się okazało, że ona miała robić większe belki. No ale cóż, mniejsza z tym, będziemy mieli w takim razie belki mniejsze. Innym razem zrobimy sobie hardkorowo duże belki, takie, które będą miały 50 tysięcy litrów, a dzisiaj zrobimy sobie 9000 litrów do belki, natomiast ja już wiem, w jaki sposób je pozbieram, ponieważ mam taki fajny punch pack, czyli coś, co znalazłem sobie w modhubie. Za chwileczkę wam zresztą pokażę, przejedziemy się tutaj po polu i zbierzemy sobie te belki, oczywiście z autoloadem, i o dziwo, tamten autoload będzie dostępny również w modhubie, więc to taka ciekawostka. Ale jednak, robienie beli jadąc 50 km na godzinę, to jest mega fajna sprawa. Popatrzcie tylko, jak te bele szybciutko sobie wyskakują
przecież to jest, no, naprawdę wariactwo. O, może z takiej perspektywy sobie to zobaczymy. Popatrzcie tylko, jedna, druga, trzecia, już kolejne belki sobie wyskakują. No przecież to jest jakieś wariactwo. A zobaczcie, jak tutaj po prawej stronie będzie taka wielka kubka. No to jak ja będę to zamieniał na bele, to aż się boję, że ta prasa wystrzeli mi je. O, mamy pierwszą taką kubkę. Będzie przedsmak. Zobaczcie, co się wydarzy. O kurde, nic się złego na szczęście nie stało. Nic nie wystrzeliło, ale kilka belek, jak widzicie, tam z tyłu zostało. No dobrze, no to jeszcze parę razy będzie trzeba tu przejechać. Teraz troszeczkę cały ten zestaw zwalnia, 53 km na godzinę, ale jak widzicie, ten trigger naprawdę jest długi, naprawdę jest duży i tak naprawdę szerokość robocza tej naszej prasy jest spora, ale znowu nie jest przesadzona, ponieważ jak widzicie, nie jestem w stanie zebrać na przykład dwóch czy trzech pokosów naraz. Także myślę, że dość dobrze udało mi się tutaj z tymi parametrami wycelować, można powiedzieć. Okej, lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Tutaj mamy 56, 57 km na godzinę. No naprawdę jedzie to bardzo, bardzo szybko. Super, można sobie porobić w takim razie belki za pomocą właśnie takiej maszynki. Wjeżdżamy na pole i momentalnie jest ono sprasowane. 55 km na godzinę. No mógłby ten traktor być troszkę mocniejszy do takich prac oczywiście, ale to może jakiś inny kiedyś uda mi się znaleźć przerobiony i wtedy będziemy się dalej bawić, a na razie jeszcze jeden wiraż sobie zrobimy. Hopla! O kurde, jak no zarzuciło! Jak tu no zarzuciło! Dobra, lecimy sobie dalej, lecimy teraz tędy, potem się tamto poprawi. W ogóle mam wrażenie, że słoma tutaj wygląda jakoś tak nieco inaczej, że mamy tutaj delikatnie zmienioną teksturę, ale przecież to wygląda naprawdę czadowo. Wow! Jak wyrzuciło tą belkę gdzieś tam normalnie za pomocą siły odśrodkowej. Dobra, jeszcze ile zostało tych? Raz, dwa, trzy, cztery. Widzę, że jeszcze cztery sztuki mi tutaj zostały, cztery takie paski, więc bardzo, bardzo niewiele, ale tych belek troszkę będzie, tyle że ja zamierzam sobie wypożyczyć taką specjalną maszynę do zbioru tej beli, więc jeszcze dzisiaj sobie to zrobimy. Teraz uwaga, o, ale tutaj normalnie produkcja była szybka tych belek, przecież to świetnie wyglądało. Teraz pojedziemy sobie w prawo. Ciekawe, czy gdzieś jeszcze jakąś taką kubkę znajdę. W gruncie rzeczy powinno się udać, bo przecież ja na pewno rozładowywałem trzy razy mój kombajn. Dobra, tutaj zakręcik sobie zrobimy, potem jeszcze jeden. A i tam widzę, że jeszcze jeździłem jakoś dziwnie tym kombajnem, no to będą jaja tutaj, bo będę musiał jeszcze parę razy więcej tam przejechać, ale to nic, dobra, przerobione, no to jeszcze tutaj, raz, dwa i trzy i będzie gotowe. No popatrzcie tylko na to, jak szybko można zrobić sobie belowanie. To jest w sumie recepta na fakt, że nie za bardzo można zatrudnić pracownika do robienia takich beli. Oczywiście są na to sposoby, są specjalne przystawki do przodu, które są jednocześnie z grabiarkami i one pozwalają tak naprawdę zatrudnić pracownika do belowania, ale jednak jest to jakieś obejście, można powiedzieć, tego, czego Giants nam nie dostarczył. Bardzo bym chciał, żebyśmy w przyszłości mieli możliwość stworzenia, puszczenia właściwie pracownika, stworzenia pracy tutaj na polu i żeby pracownik był w stanie ogarnąć nam takie piękne pole. Dobra, lecimy jeszcze tutaj, patrzcie, jaki wzorek się zrobił. A i teraz się troszeczkę zwolniło, zwolnił mi maszynką. Okej, jedźmy sobie może tędy. O, tutaj, ciekawe, czy jak ja mu tak wyłączył na chwilę i włączył, to on przyspieszy? Nie, to za krótko trwa. Za krótko trwa, żebym mógł takie coś sobie zrobić, ale pocieszający fakt jest taki, że mamy tylko jeszcze jeden przejazd do zrobienia. To może ja już pójdę sobie do sklepu i ogarnę taką oto fajną rzecz, tylko gdzie ona jest z autoloadem? Tutaj będzie to ta przyczepka, to będzie ta przyczepka, która dodatkowo będzie miała jeszcze rear hitch, mam nadzieję. Autoload, oj, czekajcie, czy ona tutaj ma? Ma, jest dobrze. Ma dodatkowo haczyk, więc będę mógł sobie zastosować taki fajny zestaw. Oczywiście zaraz tutaj pojadę i zrobię takie coś, tylko będę musiał jeszcze zajrzeć do banku i wypożyczyć troszeczkę pieniędzy, no po prostu. Jak widzicie, nie mam za dużo hajsu, mam tylko 1000 dolarów, 1000 euro właściwie, więc chodźmy sobie, weźmy troszkę pieniędzy, kilka tysięcy, może kilkadziesiąt, myślę, że tyle w zupełności wystarczy, 60 tysięcy kredytu, potem się go spłaci. Myślę, że uda się go spłacić naprawdę, naprawdę szybko. Byle już będą zrobione, więc teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby je pozbierać.
turbo robienie beli. Normalnie wygląda to epicko, przynajmniej mnie się podoba. A teraz jeszcze sobie zakręcimy tutaj. Wow, została mała kubka, ale to nic, że została mała kubka, tym się aż tak bardzo nie przejmuję. Dobra, zostało tutaj jeszcze troszkę, jeszcze kilka belek, ale może to ja już sobie rozładuję. Niech one się tutaj ładnie wyplują, jedna i druga, a tam pod koniec to ja jeszcze sobie włączę na chwilę tą prasę i zbiorę te całe resztki. Jak widzicie, szybko mi to poszło. Kilka dosłownie przejazdów i całe pole jest sprasowane. No tej słomy będzie bardzo, bardzo dużo. Jeszcze sobie włączymy maszynkę 70-85 km na godzinę. Przecież to może jechać, więc nie ma problemu. Teraz rozpędziłem się bardzo, bardzo szybko, do bardzo dużej prędkości i jeszcze zrobiłem sobie jakąś tam belę. Jeszcze dwie udało mi się tutaj stworzyć. Okej, mamy to w takim razie, więc szybciutko sobie podjadę, zaparkuję może nawet w tym miejscu i gotowe w takim razie, mamy to zrobione, więc moi drodzy, teraz tylko pozbierać belki i będzie pięknie, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, więc jeżeli nie chcecie go przegapić, to zostawcie koniecznie suba z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!